Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w kolejnym vlogu. Teraz akurat przemieszczamy się z Monachium do naszego docelowego miejsca, do Włoch. Ale droga wydaje się być naprawdę bardzo malownicza, bo będziemy jechać przez Austrię. Czyli znowu wjeżdżamy w Alpy, ale tym razem właśnie od strony austriackiej. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No nie wspominałam nic na temat Monachium, z tego co pamiętam. Nic nie mówiłam na temat Monachium, nie? Co powiedziałeś? Co chcesz powiedzieć? Powiem tak, no zrobiło wrażenie na mnie Monachium. My byliśmy może w dwóch dzielnicach gdzieś, w centrum? W dwóch, trzech dzielnicach i różnią się od siebie mocno te miejsca. Monachium robi wrażenie, ale z racji tego, że Drezno już mi się tak mocno kojarzy teraz z jarmarkiem, to jest bliższe memu sercu. Aczkolwiek spotkaliśmy się tam z naszymi przyjaciółmi i cieszę się bardzo, że się z nimi zobaczyliśmy. Wiem, że potem będzie trochę trudniej, ale i tak cieszę się, że udało się, pomimo tego, że jednak trochę tej drogi nadłożyliśmy, nie? Troszkę tak, kilka godzin jest ekstra. Ale warto było, naprawdę. Monachium jest warte zobaczenia i na pewno przyjaciele są ważni. Już wam kiedyś mówiłam na jakimś vlogu, że to tak naprawdę to nie miejsce, tylko to kim się otaczamy i z kim przebywamy, to jest najważniejsze. Dlatego cieszę się naprawdę, że byliśmy w tym Monachium. Teraz jedziemy do Włoch i też będzie super, bo też jedziemy z naszymi przyjaciółmi. Też nie mogę się doczekać. W tym roku jakoś nam udało się więcej niż raz wyjechać na wakacje, nie? Bo już byliśmy z nimi w lutym na ferie zimowe. Byliśmy? Tak. Nie. Tak. Nie. W tym roku byliśmy? Byliśmy na weekend. Oni mieli ferie zimowe, a my przyjechaliśmy. Na jedną albo dwie noce. Tak, na dwie noce byliśmy. Taki szybki wypad, ale udało się w tym roku. To tam jest ten słynny vlog, w którym zdradzam żonę. Tak, tak, właśnie. To jest ten... To była historia, muszę wam to powiedzieć, bo to w ogóle może nie było powiedziane z mojej tak. strony. Ale to było coś takiego, że stoję sobie w kolejce na śniadaniu i patrzę, moja żona przede mną, tak nagle, bo dzieci, zbieraliśmy jedzenie dla dzieci. I myślę sobie, kurde, zobaczymy jak zareaguje, klepnę ją w tyłek. Ale potem sobie myślę, nie będę gdzie takie rzeczy. Za boczek ją delikatnie złapię i tak ją łapię za ten boczek. Ta dziewczyna się obraca, to nie moja żona. Jezu, jakie szczęście, że to nie był ten klepek w tyłek dla sprawdzenia, co, jak zareaguje, bo bym dopiero dostał z plaskacza pewnie albo coś. To było dobre, naprawdę. Ta dziewczyna akurat była z mężem, także w ogóle mogło się skończyć groźnie. Dosyć tak groźnie. Chociaż to nie kolacja, na kolacji to mogły być już jakieś tam procenty w grze, a tutaj spokojnie, bo śniadanie. No w każdym razie przeprosiłem, nie, to ja nie chciałem w ogóle nic z tych rzeczy i ona zareagowała ok, więc... No to tam byliśmy na tych wakacjach z tymi znajomymi, z którymi jedziemy, no powiedzmy na weekendzie. Tak, a teraz jedziemy właśnie na dłuższy czas i tym razem nie w zimnie, tylko w cieple dla odmiany. Wracając do tego Monachium, to bardzo fajnie jest mieć kogoś takiego, kto żyje w danym mieście, bo takie osoby oprowadzają po miejscach, które są takie mniej oczywiste niż jakieś takie typowe zabytki. No ale to my bardzo lubimy podróże kulinarne, więc to jakby też wryło się w pamięć, bo Martin z Mariną zabrali nas na sushi wegańskie i to jest naprawdę świetna alternatywa dla kobiet w ciąży, no bo ja pamiętam jak ja ubolewałam, że nie mogę sobie zjeść sushi, dlatego że jest tam surowa ryba i jest to niebezpieczne, ryzykowne. Mogłam sobie pozwolić tylko na pieczoną, a tutaj był taki łosoś wegański, zrobiony chyba z jakiejś mąki ryżowej. On wyglądał jak łosoś i naprawdę to było przesmaczne, smakowało jak sushi, już nie mówiąc o tym, to był
tatar, takie tacos z tatara, jest tatara z tuńczyka. Tak, no i to niby też, z tuńczyka. Tak, i to jeszcze bardziej przypominało rybę, nie wiem jak oni to zrobili, ale naprawdę konsystencja i smak przypominał rybę. Także naprawdę bardzo polecam to miejsce w Monachium. No i też zainspirowało mnie to do tego, żeby odwiedzić w końcu nasze wegańskie sushi we Wrocławiu, bo też mamy, prawda? Tak. Nie byliśmy tam, także myślę, że po powrocie A ja myślałem, że cię to miejsce zainspirowało do tego, żeby znowu być w ciąży. Aha, no jak już możesz sushi jeść. No właśnie, to już teraz nic nie stoi na przeszkodzie. No i jeszcze a propos przeszkód, to byliśmy w takiej dzielnicy hipsterskiej, gdzie były przejścia dla pieszych i światła. Normalnie w każdym miejscu są takie, że jest jeden ludzik, a tutaj były dwa ludziki na światłach, pary. I jak było zielone, to pary były takie w ruchu, a jak było czerwone, no to stały i widać było albo takie, że serduszko, tak jak jest na EKG, taki wykres, albo serduszka było widać. To rozumiem, że one po prostu były zakochane, te pary. Tak. I dalej... Co jeszcze tam jest takiego, to że ta dzielnica jest bardzo droga. I właśnie Marina opowiadała, że ona jest droga dlatego, że tam bardzo często mieszkają pary, które nie mają dzieci i mogą sobie pozwolić na to, żeby płacić więcej za mieszkanie, bo dwie wypłaty bez dzieci, więc jest okej. Okay. Odkryliśmy też w centrum miasta, tuż za parkiem angielskim, miejsce, w którym normalnie byli surferzy. To było jakieś takie ujście rzeki, które wypływało spod mostu. No i tam na te fale wskakiwali surferzy i jest to właśnie o tyle niesamowite, że ktoś stworzył, w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby zrobić na takie fale tam za tym mostkiem. No i wiecie, to też jest takie miejsce, tak się zastanawialiśmy, czy oni nie są wynajmowani, bo akurat jak przyszliśmy, to było ich kilku, radzili sobie tam świetnie. I mnóstwo ludzi, którzy przychodzili popatrzeć, także naprawdę widowisko niezłe dla mnie. Pierwszy raz coś takiego widziałam, no bo wiecie, no ja też, to nie jest przestrzeń. Normalnie mi się surferzy kojarzą z tym, że jest jednak bezpiecznie, w sensie, a bezpiecznie to nie jest bezpieczny sport, ale że jest otwarta przestrzeń, że są fale i jak wpadnie w te fale, to sobie nic nie zrobi, a oni byli w takim przesmyku, gdzie jednak po lewej i po prawej stronie mieli skały. Nawet nie skały, tylko brzeg po prostu. No tak, skały tam, on też był taki kamienny, więc mogli się tam o to poobijać, ale naprawdę dawali szacunek, radę. Dawali radę. Dużo ludzi, widowisko. Super miejsce. Byliśmy też na rooftopie, na dachu hotelu i powiem wam, że to było takie miejsce. My akurat weszliśmy tam na drinki, bo już byliśmy po jedzeniu, ale gdybyśmy chcieli, tak, po tym sushi wegańskim, ale gdybyśmy chcieli wejść tam na ten dach i usiąść przy stoliku i zjeść sushi, to minimalna kwota, którą możemy tam wydać, żeby dostać miejsce przy tym stoliku, to jest 1000 euro. Także dosyć spory wydatek, ale ja tak się zastanawiam, czy my byśmy w ogóle to przejedli. Nie mam Dalibyśmy to przejeść. Ale nie, bo to było też dla chyba 6 osób, dlatego też. 6 osób i pewnie w cenę wchodzą jeszcze też drinki, no da się pewnie tam tyle wydać. Na 100% no. Się da, ale... No ale to też jest takie ciśnienie, powoduje, że musisz wydać, nie? To, bo inaczej ci przepada pewnie to, nie? Bo to też nie przepada, tylko nie możesz zarezerwować. Po prostu jakby się obligujesz do tego, że jak rezerwujesz tam stolik, to 1000 euro musisz wydać. No tak, ale zjesz za, nie wiem, 700, no to... Ale żeby zarezerwować, to musisz podać kartę kredytową. No, czyli ci pewnie resztę dobijają do 1000. No właśnie o to mi chodziło. A ja mam tutaj takie widoki, już wam pokazuję, bo akurat jedziemy za kabrioletem, to się będzie fajnie pasowywał w tą górę. We rise like tall buildings. Na siłowni trenować, jak tata, żeby być silną. Ona chce być silna jak chłopaki. Tak, Emitka, to prawda? Ty też chcesz być silna.
A to co trzeba trenować, żeby być takim silnym? Biegać, iść do słowni. I co jeszcze? Jogę robić. Jogę. Podnosić ciężary? Tak. Mm. A ty, Emi, jaki masz plan na to, na ćwiczenia swoje? Szachy. No i to mi się podoba. To jest ćwiczenie mięśnia, takiego najważniejszego. Mózg. Mózgu. Ja też. Chociaż mózg nie jest mięśniem. Ty nawet trenujesz. My będziemy mieli razem szachy, to będziemy się widzieli. No, może będziecie się ogrywać nawzajem w domu. Ćwiczyć, trenować. Jak już Emitka nauczy się zasad. Tak, Mia? No, a ja znam tylko jedną bardzo ważną. Jaką? Że jak pianki zostawią plecaczki, to wtedy nie mogą już iść dalej. Aha, okej. Okay. Niż jeden krok albo dwa. Okej. Okay. Pokażesz później mi później? Dopiero, później będą mogły. Jak przejdą na drugą stronę, szachownicy to mogą wtedy się poruszać w każdą stronę. To prawda? No, ale pierwszy muszą jechać tylko wprost. Mhm. Ale potem do... Wprost albo na skosy też mogą, żeby kogoś pobić. Tak. Albo mogą skoczyć w bok. No, ale tylko jak są... Tu jest ten kwadracik na skos i tu. Więc tu jest pionek, a tu jest mój pionek i ja mogę o tym... Chlasnąć. Ale jak jest tu ukos, tu ukos i tu ukos i tu pionek i tu pionek, to nie możemy, no tu jest dziurka. Mhm. Dobrze, Mia. Tyle czasu chodzisz na te szachy i mama pierwszy raz słyszy, jak ty opowiadasz zasady. Bardzo ładnie. Jesteśmy na autostradzie. Mirek nie wiedział totalnie, jak zapłacić. Tutaj pani nas obsłużyła. I będziemy mieli bardzo dużo monet. Zebrałeś, bo już się bramka otworzyła. Tak. Dajesz. Wkładasz. To było przeżycie, co? To było na ferialu zrobione. Ale o co chodzi? Wiesz, gdzie była karta? Ja dopiero teraz dostrzegłem, że karta była tutaj. Poczekaj, na Emi. Zalogowaliśmy się na naszym pierwszym wspólnym kempingu. Mamy już klucze. Masz klucze? Nie mam. Właśnie pani nas będzie prowadzić. Pani teraz będzie jechała przed nami na rowerze i będzie nas prowadziła do naszego domku. Z naszymi przyjaciółmi jesteśmy na dwóch totalnie różnych krańcach, ale dobra, no mamy tutaj dobry punkt spotkań. Wygląda na to, że będzie bardzo fajna zabawa, a tutaj zobaczcie, jest pani, która nas prowadzi do naszego domku na rowerze. Jest to blisko, ale powiedziała, że głównie dlatego nie jest blisko, dlatego że dookoła jedziemy, ale jak normalnie to nie jest źle. A nie wiem, co to oznacza. Słuchaj, ty masz klimatyzację w tym domku? Mamy klimatyzację w tym domku. No to godzinę później. Nie żartuję. Dojechaliśmy już do domku. 5 minut się jechało niecałe. Gdzie Emi? Tu? Nie ma jej. Wanna smysł? Nie. Emi! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty zostałaś? Czekaj, zamknęłaś auto czy nie? Koteczku! A! Chodzimy. Tu będziemy mieszkać. Tu będziemy mieszkać przez najbliższe 7 dni. Tu jest salon z kuchnią. Całkiem przestrzennie. Lodówka. Dziewczyny tutaj mają... Dobra. Tutaj mają dziewczynki swój pokój osobisty. Tutaj jest toaleta. To już nie będę pokazywała. Tutaj jest sypialnia nasza. No i co? I nic więcej nie potrzebujemy. No i tutaj mamy widok na prawie na morze. Tam jest morze. No dobra, słuchajcie, ja się rozpakowałam. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, które potrzebujemy mieć pod ręką. Ręczniczki, lodówkę będziemy dopiero uzupełniać. Czekają nas zakupy.
Stół już jest uprzątnięty. Ja ogólnie nie lubię bardzo, jak mi coś leży na stole, więc posprzątałam go jak tylko dałam radę. I tak tutaj są opaski, które musimy założyć. Tutaj w kuchni się też już rozgościłam. Tu już pomyłam parę rzeczy. Przygotowaliśmy sobie guacamole na podróż, ale niestety o tym zapomnieliśmy. I to guacamole spędziło 3 dni w lodówce, która już nie była chłodzona, także musiałam to umyć. Ale wiecie co, naprawdę ten domek jest bardzo dobrze wyposażony. Tutaj zrobiłam sobie szafkę taką na nasze przekąski. No ale zobaczcie, tutaj są kubeczki, to w jakich ładnych kolorach. Talerze, wszystko tutaj jest. Tutaj są jakieś przybory kuchenne. Co jeszcze? Garnki. O. Safe. My tutaj mamy, zobaczcie, nawet lampki do czytania. Tutaj tradycyjnie jak w domu. Czyli na ladzie naprzeciwko łóżka leży bardzo dużo rzeczy. No i dobra, i pokój dziewczyn też już jest przygotowany. Tutaj dziewczynki będą sobie spały. I tutaj takie najpotrzebniejsze rzeczy, ubrania. I właściwie już wszystko mamy. Jeszcze tylko wam pokażę tarasik. Dosyć spory. Także naprawdę dobrze wyposażony domek. Jeszcze tutaj zobaczcie, jest klimatyzacja w tym domku. Jest naprawdę dobrze. Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła tutaj, jako że jesteśmy we Włoszech, to, że w toalecie nie ma bidetu. No to mnie zaskoczyło jakoś. A tak poza tym to cała reszta to jest bardzo miłe zaskoczenie, że jest dużo bardziej wyposażone niż myślałam. Z tym bidetem to oczywiście żart, no przecież wiadomo, żeby się tutaj bidet nie zmieścił, ale z doświadczenia wiem, że bidety we Włoszech są w miejscach nawet takich, o których się nie spodziewacie. My teraz idziemy szukać... O, co się z moimi włosami stało? Nie pytajcie. Idziemy teraz szukać jakiejś restauracji, bo nie jedliśmy obiadu, a już jest po 19, więc właściwie szykujemy się do jedzenia kolacji. Emi, czy ty zjesz tą pizzę wielką? Myślę, że ona jest większa niż ty. Emisia? Jaka? Powiem ci szczerze. Malutka? Tak między nami, panie. Gorzej, bo nie jadłem. Mija, jak coś świetnie radzi. Wow. Już. Emi, i co? Jak ta pizza? Dobra? Krótki dzień dzisiaj, bo spędziliśmy 8 godzin w podróży, więc niewiele nam zostało czasu. Dziewczyny jeszcze troszkę się pobawią na plaży. No i potem idziemy spać. Ale plaża jest naprawdę bardzo fajna. W ogóle super miejsce. Ale taką rekomendację to damy wam po spędzeniu tu kilku dni, więc na razie jeszcze tego nie rekomendujemy. Taka jedna rzecz, która mi zapadła w pamięci i coś, co mogę wam polecić tutaj, w to miejsce, to na pewno coś na komary. My na szczęście wzięliśmy nasze spraye z Tajlandii, ale pamiętajcie o tym, jak się wybieracie na wakacje do Włoch. Spraye na komary są niezbędne. Dobranoc!